Kinga Bednarek, studenci dla RP. Jak wiemy, zbliżają się, panie pośle, wybory w Niemczech. Obecnie urzędująca kanclerz Angela Merkel zdeklarowała, że zamierza brać udział w kolejnych wyborach, kandydować na ten urząd. Jak pan ocenia jej dotychczasowe rządy z perspektywy Polski i kto jak nie ona według pana byłby najlepszym kandydatem na ten urząd z perspektywy właśnie interesu Polski dla Polski? Pani wybaczy, ale nie będę podpowiadał Niemcom, kto byłby najlepszym kandydatem, bo najlepszy kandydat niemiecki był oczywiście antypolski. No, tak samo oczywiście, że tak. Także no, dlaczego mam podpowiadać Niemcom, kogo mają wybrać? Niemcy to jest nasz Polski, wróg. Nie chodzi Niemcy, dla to jest, Niemcy to jest nasz wróg. Musimy zdawać sobie z tego oczywiście. Jaki to jest nasz wróg. Dobry dla nie pani zwróci uwagę, niech się zwróci uwagę, nawet formalnie. Czy pani wie, że Polska do dzisiaj nie ma podpisanego traktatu pokojowego z Niemcami? Formalnie jesteśmy w stanie wojennym i Niemcy odmawiają podpisania traktatu pokojowego, podobnie jak Japonia odmawia podpisania traktatu pokojowego z Rosją, bo nie uznaje zaboru Kuryli. Tak samo Niemcy odmawiają podpisania traktatu z Polską, nie uznają zaboru ziem zachodnich. Niech pani o tym z tego sobie zda sprawę, pani tego na pewno nie wie nawet. Ale jeżeli miałby pan wybrać kanclerza, no to dla interesu Polski, no to jaki? No ja bym im życzył jak najgorszego prezydenta oczywiście. No to jaki to by był?